Wielce Szanowni Państwo, otwieram doroczne ogólne zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego poświęcone prezentacji oraz omówieniu działalności Trybunału i problemów, przed którymi stanął, kontrolując konstytucyjność naszego prawa w jego orzecznictwie w roku 2012. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz moich koleżanek i kolegów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych czynnych, ale także wielu obecnych, których witam, sędziów Trybunału w stanie spoczynku, pragnę szczególnie gorąco przywitać przybyłych na nasze zgromadzenie, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Witamy serdecznie. Panią marszałek Sejmu Ewę Kopacz. Pana marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza. Pana prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Witam również serdecznie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Stanisława Dąbrowskiego. Oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana Romana Hausenera. Witam serdecznie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Antoniego Górskiego. Witam ministra sprawiedliwości, pana Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo. Witam panią rzecznik praw obywatelskich, panią Irenę Lipowicz. Witam prokuratora generalnego, pana prokuratora Andrzeja Sremeta. Witam rzecznika praw dziecka, pana Marka Michalaka. Serdecznie witam nuncjusza apostolskiego, jego ekscelencji arcybiskupa Celestino Migliore. Witam serdecznie. Również serdecznie witam dostojnych posłów, senatorów, przewodniczących komisji sejmowych i senackich oraz licznie przybyłych znamienitych gości, przedstawicieli organów oraz urzędów władzy publicznej, instytucji administracji państwowej i administracji rządowej, prawniczych samorządów zawodowych i stowarzyszeń, wyższych uczelni i świata nauki, sędziów i prokuratorów, a także przedstawicieli prasy i mediów. Witam gorąco wszystkich Państwa, którzy zaszczyciliście swoją obecnością nasze dzisiejsze uroczyste zgromadzenie. Mam kolejny raz przyjemność powitać wszystkich gości na dorocznym, uroczystym zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te zgromadzenia mają już swoją historię. Po raz pierwszy Trybunał zaprosił do udziału w takim zgromadzeniu prezydenta Rzeczypospolitej w 1992 roku. Co prawda prezydent Wałęsa wtedy się nie zjawił, ale zjawił się jego wybitny prawnik, nieżyjący już niestety, profesor Lech Falandysz. Następnego roku przyszedł pan profesor Wałęsa i pan prezydent Wałęsa i po spotkaniu, po naszym zgromadzeniu powiedział, że tak wiele się nauczył o Polsce w czasie zgromadzenia, że na każde kolejne będzie przychodził, tak czynił i tak czynią jego następcy. Pan prezydent Komorowski jest po raz trzeci na naszym zgromadzeniu. Spotkanie dzisiejsze, jak każde tego typu, ma szczególny charakter dla władzy sądowniczej naszego państwa. Jest jednym z trzech takich wydarzeń w ciągu roku. Obok Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego i obok Zgromadzenia Ogólnego
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy takich okazjach urzeczywistnia się idea współdziałania władz. Piastuni różnych funkcji urzędów państwowych, na co dzień realizujący zadania powierzone im zgodnie z wynikającą z artykułu 10 Konstytucji zasadą podziału władzy, mają dziś możliwość podjęcia wspólnej refleksji nad stanem naszego państwa i naszego prawa. Pozwala to na podejmowanie międzyinstytucjonalnego dialogu, który wydaje się szczególnie cenny na linii łączącej piony władzy sądowniczej reprezentowanej przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Te trzy organy dzielą wspólną misję, orzekając w warunkach niezależności i niezawisłości. Każdy w zakresie przypisanych kompetencji. Stoją na straży reguł i wartości konstytucyjnych, demokracji, państwa, prawa, sprawiedliwości, praw i wolności Polaków oraz dobra Rzeczypospolitej. Tę misję realizują w duchu współdziałania, co przejawia się choćby w praktyce wzajemnego uwzględniania dorobku orzeczniczego. Nasze trzy sądy wzajemnie się również korygują. Trybunał uwzględnia wypracowaną przez sądy praktykę wykładni kontrolowanego przepisu i przedmiotem orzekania czyni taką jego treść normatywną, jaką wypracowały sądy. Z drugiej strony tytułem przykładu Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga, czy określona informacja będąca w dyspozycji Trybunału Konstytucyjnego stanowi informację publiczną, czy też nie. W kontroli konstytucyjności prawa w Trybunale czynny udział jako uczestnicy biorą przedstawiciele tych organów, które prawo to współtworzą. Sejm, Senat, Prezydent, a także Prezes Rady Ministrów oraz poszczególni ministrowie. Podstawowym partnerem w inicjowaniu kontroli konstytucyjności prawa jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Obok sądów zadających Trybunałowi pytania prawne oraz obywateli skarżących przepisy, które legły u podstaw ostatecznego załatwienia ich spraw przez administrację albo sądy. Szanowni Państwo, w dzisiejszym uroczystym zgromadzeniu ogólnym mam przyjemność przedstawić Państwu informacje o istotnych problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku 2012. Nie jest ani możliwe, ani konieczne, abym prezentował wszystkie podstawowe problemy konstytucyjne, które były przedmiotem orzekania w roku ubiegłym. Liczba orzeczeń oraz ich różnorodność tematyczna są znaczne. W zeszłym roku Trybunał wydał 65 wyroków oraz 55 postanowień, co oznacza około 10 spraw rozpoznawanych miesięcznie. Musimy pamiętać o 364 sprawach zakończonych przez Trybunał na etapie tzw. wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz o 53 zakończonych sprawach z wniosków podmiotów o ograniczonej legitymacji procesowej. W 35 sprawach Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego z kwestionowanych przepisów. Wydane w 2012 roku wyroki dotyczyły ustroju państwa w takich sprawach jak kompetencje prezydenta do powoływania sędziów, a także do nadawania obywatelstwa, dopuszczalność przekazania referendarzom sądowym pewnych zadań z zakresu ochrony prawnej, sprawowanie pieczy przez samorządy zawodowe nad należytym wykonywaniem zawodów, zaufania publicznego oraz nadzór nad tymi samorządami. Część rozstrzygniętych spraw stanowiła kontrolę konstytucyjności przepisów regulujących status jednostki, przede wszystkim zaś ochrony jej praw podstawowych. Warto wspomnieć tu sprawy nabywania przez lokatorów własności lokali należących do spółdzielni, ustalanie dni wolnych od pracy, tryb weryfikacji decyzji przyznających świadczenia emerytalno-rentowe, czy wreszcie obowiązki alimentacyjne po rozwodzie. Nasze wyroki precyzowały standardy konstytucyjne sprawiedliwego postępowania sądowego. Wciąż jeszcze zdarzają się sprawy, w których wystarczającą podstawą wyrokowania o niekonstytucyjności są wady stanowienia prawa. Mimo, jak uważamy w Trybunale, naszej wieloletniej już pracy orzeczniczej na rzecz odpowiedniego
traktowania głównie przez parlament tych wymogów, które wynikają wprost z konstytucji, a które służą samej procedurze odpowiedniego, zgodnego ze standardami konstytucyjnymi procesu ustanowienia prawa. Szanowni Państwo, w zeszłym roku w dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego kilka wątków ma jednak moim zdaniem znaczenie kluczowe. Chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami na ich temat. Nie budzi wątpliwości pogląd, że zgodnie z którym Trybunał jest sądem prawa. Jego podstawowe zadanie polega na kontroli hierarchicznej zgodności norm dekodowanych, skwestionowanych czy zaskarżonych przepisów z normami stanowiącymi wzorzec kontroli. Nie oddaje to jednak całej natury kontroli dokonywanej przez Sąd Konstytucyjny. Prawo stanowi instrument regulowania stosunków między jednostkami lub między jednostkami a państwem. Strzegąc konstytucyjności czy legalności aktu normatywnego, Trybunał musi baczyć na sposób, w jaki kontrolowana norma wpływa na sytuację jej adresatów. Nie może przy tym abstrahować od aktualnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych. Zjawiskiem mającym szczególne znaczenie z punktu widzenia orzecznictwa konstytucyjnego w ostatnich latach jest dostrzegalne spowolnienie naszego rozwoju gospodarczego, potęgowane kryzysem gospodarczym i finansowym części naszych głównych partnerów gospodarczych. Obserwujemy systematyczne pomniejszanie dochodów budżetowych państwa. Stanowi to przyczynek do podejmowania przez ustawodawcę coraz to nowych środków zaradczych, które następnie kwestionowane są przed Trybunałem. Tym samym na Sąd Konstytucyjny przerzucany jest ciężar ostatecznej oceny dopuszczalności wprowadzenia rozwiązań przeciw- i antykryzysowych. Pociąga to za sobą konieczność ważenia przez Trybunał Konstytucyjny konkurencyjnych wartości konstytucyjnych. To zaś wymaga brania pod uwagę argumentów nie tylko jurydycznych, ale także aksjologicznych, socjologicznych oraz gospodarczych. Konfrontowanie się Trybunału z zarzutami niekonstytucyjności regulacji mających zapobiegać skutkom kryzysu i sposób radzenia sobie z nim w ramach naszego państwa i w ramach Unii Europejskiej nie jest sytuacją nową dla Trybunału. Trybunał kilkakrotnie kontrolował konstytucyjność instrumentów antykryzysowych, takich choćby jak zmniejszenie wysokości subwencji wypłacanej partiom politycznym z budżetu, wyrok z roku 2010, czy ograniczenie, tak zwana racjonalizacja zatrudnienia w administracji rządowej, wyrok z roku 2011. Wśród wyroków zeszłorocznych na szczególną uwagę zasługują dwa. Pierwszy dotyczący możliwości czasowego odstępstwa od waloryzacji procentowej świadczeń emerytalno-rentowych i wprowadzenia tak zwanej waloryzacji kwotowej. Drugi odnoszący się do kwestii dopuszczalności incydentalnego zamrożenia wysokości wynagrodzeń sędziów. W obu wypadkach Trybunał potwierdził konstytucyjność przyjętych regulacji antykryzysowych. Na ich tle kilka uwag ogólnych. Trybunał nie jest powołany do kontrolowania kondycji finansowej państwa. Nie może jednak ignorować tej kondycji, kontrolując konstytucyjność ustawowych rozwiązań sanacyjnych. Samodzielną wartość konstytucyjną podlegającą ochronie Sądu Konstytucyjnego jest zachowanie równowagi budżetowej oraz przeciwdziałanie wzrostowi deficytu i jego redukcji. Państwo nie jest w stanie realizować przypisanych mu zadań bez racjonalnie koniecznych środków pieniężnych. Stan budżetu implikuje chociażby sposób urzeczywistniania gwarancji socjalnych obywateli i dostępu do opieki zdrowotnej opłacanej przez ten budżet. Ważenie przez Trybunał tych zasadniczych wartości może uzasadniać czasowe, podkreślam czasowe, wprowadzenie rozwiązań antykryzysowych pociągających za sobą ograniczenie praw obywateli. Ustawodawca może ingerować w prawa nabyte lub ekspektatywy praw socjalnych i zmniejszać wysokość przyznawanych świadczeń, rozkładając tym samym ciężar ponoszenia ekonomicznych skutków
kryzysu między jednostki. Ustawodawca nie może jednak czynić tego dowolnie, arbitralnie, bez poszanowania bezwarunkowych wymagań konstytucyjnych, w tym przede wszystkim obowiązku zachowania istoty danego prawa socjalnego. Granica ingerencji ustawodawcy stanowi gwarancja świadczeń w wysokości umożliwiającej zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych naszych obywateli. Naruszenie istoty prawa do zabezpieczenia społecznego następuje wówczas, gdy realna wartość świadczeń spada poniżej minimum egzystencji. Tak orzekał Trybunał od początku wolnej Polski. Takiego skutku nie rodziło wprowadzenie w 2012 roku jednorocznej waloryzacji kwotowej, mimo że dla 1/3 świadczeniobiorców ta regulacja nie kompensowała wzrostu kosztów utrzymania. Konstytucyjnych standardów nie naruszało również podobnie jednorazowe zamrożenie wzrostu płac sędziów. Nie chodziło przy tym o nominalne obniżenie wynagrodzeń, zaś o realny spadek ich wartości w żaden sposób nie zagrażał godności urzędu sędziego. W tych warunkach Trybunał orzekł, że konstytucyjnie dopuszczalne było zamrożenie tempa wzrostu wynagrodzeń. Wynagrodzeń wypłacanych z budżetu tak szczególnej grupie zawodowej, jaką stanowią sędziowie w sytuacji kryzysowej, gdy ustawodawca już wcześniej obciążył inne grupy zawodowe i społeczne polityką, którą nazywa konsolidacją finansów publicznych. Należy dodać jeszcze, że nikogo, ani ustawodawcy, ani Sądu Konstytucyjnego nie zwalnia to z obowiązku przeciwdziałania w ramach skąpych możliwości budżetowych rozwarstwianiu się naszego społeczeństwa i tworzeniu się warstwy ludzi skrajnie ubogich. W opisanym stanie rzeczy nowe znaczenie i wymiar w orzecznictwie konstytucyjnym zyskuje jedna z wartości podstawowych ustroju naszego państwa – sprawiedliwości. Jej poszanowanie winno uwzględniać twarde wymogi gospodarki rynkowej. Pożądane konstytucyjnie są takie rozwiązania, które prowadzą do sprawiedliwego rozkładania niekorzystnych konsekwencji spowolnienia gospodarczego w duchu solidaryzmu społecznego. Takie było racją wprowadzenia mechanizmu waloryzacji kwotowej. Tym samym, dążąc do ograniczenia wzrostu wydatków budżetowych, ustawodawca wykazał wolę osłaniania najsłabszych obywateli przed kosztami przedsięwzięć antykryzysowych. Od kuchni trybunalskiej chciałbym poczynić jeszcze jedną uwagę. Stosowanie przez ustawodawcę nie tylko ze względu na kryzys, ale i ze względu na potrzebę niezaprzepaszczenia historycznej sposobności modernizacji naszego kraju. Ustawodawcze mechanizmy przybierają sporadycznie w ostatnich kilkunastu latach formę tzw. ustaw epizodycznych. Wprowadzają one na określony okres odstępstwa od dotychczasowych reguł ogólnych, wypracowanych walnie przez Trybunał Konstytucyjny. Reguł, które mają znaczenie dla praw i wolności naszych obywateli, zwłaszcza w sferze praw majątkowych. Charakter epizodyczny miały regulacje dotyczące waloryzacji kwotowej oraz zamrożenia wzrostu wynagrodzenia sędziów przewidziane na rok 2012. Taka praktyka mieści się co do zasady w granicach kompetencji ustawodawcy. Zrodziła ona jednak po stronie Trybunału konieczność wytyczenia granic konstytucyjnej dopuszczalności ustaw epizodycznych. Czasowe odstąpienie przez ustawodawcę od reguł ogólnych i wprowadzenie rozwiązań incydentalnych jest niekiedy konieczne, jeśli usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, takimi jak program zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, budowy autostrad i dróg ekspresowych, antykryzysowymi cięciami wydatków publicznych. Stanowi możliwie najmniej uciążliwy dla obywateli środek do osiągnięcia zakładanego przez ustawodawcę celu, a jednocześnie znajduje uzasadnienie w zasadach i wartościach konstytucyjnych, takich jak zachowanie równowagi budżetowej czy rozwój gospodarczy naszego kraju. Szanowni Państwo, ustawodawca, wprowadzając prawne instrumenty radzenia sobie z kryzysem, nie może ignorować w swoim programie stanowienia prawa prorozwojowego. W orzecznictwie Trybunału ten aspekt
daje się wyraźnie zauważyć w ostatnich kilku latach i wiąże się z pojęciem państwa sprawnego. Państwo sprawne to takie, w którym instytucje władzy publicznej zdolne są do realizacji zadań publicznych podejmowanych w imię dobra wspólnego. Nierzadko jednak konieczność zaspokojenia potrzeb ogólnospołecznych przez organy władzy albo podmioty, na które scedowane zostały zadania państwa, zderza się z interesami indywidualnymi naszych obywateli. Realizacja zadań publicznych nie może odbywać się przy zupełnym braku poszanowania uzasadnionych interesów jednostki. Niemniej zapewnienie instrumentów gwarantujących efektywne urzeczywistnianie dobra wspólnego może uzasadniać potrzebę ograniczania ochrony indywidualnych praw. Zawsze wówczas konieczne jest jednak staranne wyważenie konkurujących wartości przy stosowaniu testu proporcjonalności. I to już na etapie stanowienia prawa, a nie jego potem konstytucyjnej kontroli. Z taką sytuacją został Trybunał skonfrontowany na przykład w sprawie dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących postępowanie wywłaszczeniowe pod inwestycje drogowe. To była sprawa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem ogólnonarodowym realizowanym w imię dobra wspólnego jest budowa, tak naprawdę po raz pierwszy w historii naszego państwa, sieci dróg. Aby ten cel zrealizować, ustawodawca wyłączył możliwość orzekania przez sądy administracyjne nieważności decyzji wywłaszczeniowej oraz zwrotu nieruchomości byłemu właścicielowi w wypadku, gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a inwestor faktycznie rozpoczął budowę. To oczywiście w niektórych przypadkach dramatyczna decyzja dla właścicieli nieruchomości, które z jego perspektywy padają ofiarą inwestycji drogowej. Ustawodawca przewidywał, że cofnięcie skutków postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do choćby jednej nieruchomości może paraliżować sprawne przeprowadzenie poszczególnych inwestycji drogowych oraz marnotrawić środki już zaangażowane. Potrzeba zapewnienia odpowiednich warunków dla osiągnięcia zakładanego celu publicznego uzasadniała dopuszczalność ograniczenia, jednakże nie wykluczenia ochrony własności oraz prawa do sądu indywidualnych właścicieli pokrzywdzonych inwestycją. Ustawodawca pozostawił sądową kontrolę legalności decyzji wywłaszczeniowej, co otwiera zainteresowanemu drogę dochodzenia odszkodowania. Sprawne państwo to także państwo posługujące się dobrym jakościowo prawem. Bez dobrych instrumentów regulujących nie jest możliwe ani osiąganie założonych celów społecznych, ani celów gospodarczych, ani poprawne normowanie określonych zjawisk lub stosunków społecznych. Stanowienie prawa odpowiadającego standardom prawidłowej legislacji jest gwarancją nie tylko bezpieczeństwa jednostki, ale także sprawnego działania aparatu państwowego, bez czego nie ma mowy o skutecznej ochronie praw podstawowych. W 2012 roku w związku z pytaniem prawnym Naczelnego Sądu Administracyjnego Trybunał badał przepis ordynacji podatkowej zawieszający bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Przepis ten nie nakładał obowiązku poinformowania podatnika o wszczęciu postępowania. Podatnik dowiadywał się o tym w dniu, w którym gotowe były już konkretne zarzuty przeciwko niemu. W efekcie podatnik żył w niepewności, czy po upływie ustawowego terminu przedawnienia, powtarzam, po upływie, zobowiązanie podatkowe rzeczywiście wygasło, czy też nie. Nie zawsze miał on świadomość, że postępowanie zostało wszczęte i nie mógł w związku z tym podjąć działań w celu ochrony swoich interesów. Był to stan według Trybunału nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa. Trybunał orzekł niekonstytucyjności przepisów w zakresie, w jakim dopuszczał zawieszenie biegu terminu przedawnienia bez konieczności powiadomienia podatnika o fakcie wszczęcia postępowania najpóźniej z chwilą upływu ustawowego terminu przedawnienia. Na tle tej sprawy można dostrzec jeszcze jedną okoliczność. Oceniany przez Trybunał mechanizm ordynacji podatkowej
dawał organom skarbowym możliwość przeciągania postępowania w sprawie oraz odwlekania momentu, kiedy sprawa zostanie na tyle wyjaśniona, aby przedstawić podatnikowi zarzuty. Poza tym taki przepis zwyczajnie rozleniwiał przynajmniej niektórych urzędników skarbowych. Zawsze można było kontrolę odłożyć jeszcze na miesiąc, bez konsekwencji dla siebie. A przecież w interesie państwa jest, aby sprawnie działający aparat skarbowy bez zbędnej zwłoki doprowadził do wyegzekwowania tego, co należne fiskusowi. Takie oczekiwanie wydaje się uzasadnione wobec konieczności zachowania równowagi budżetowej oraz potrzeby zapewnienia państwu przychodów w założonym budżecie, ale w granicach konstytucji. Bez kreowania sytuacji niepewności na całe lata, także po upływie terminu przedawnienia niepewności sytuacji podatników. Z problematyką dobrego jakościowo prawa wiążą się również konstytucyjne warunki określoności przepisów, a zatem precyzyjności, jasności oraz legislacyjnej ich poprawności. Wymagania te są szczególnie rygorystyczne w odniesieniu do regulacji karnych oraz daninowych. Czasem jednak posłużenie się zwrotem niedookreślonym stanowi jedynie narzędzie legislacyjne, pozwalające organom państwa skutecznie reagować na zróżnicowane stany faktyczne. Nadmierna określoność i kazuistyka grozi dysfunkcjonalnością regulacji oraz częstymi nowelizacjami. Prawo dobre to przede wszystkim prawo skuteczne. Trybunał, tym się kierując, orzekł o dopuszczalności posłużenia się w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii pojęciem znacznej ilości narkotyków. Wystarczającą gwarancję dla bezpieczeństwa prawnego obywateli stanowi spójna, a zatem przewidywalna praktyka rozumienia tego pojęcia utrwalona w orzecznictwie sądowym. Szanowni Państwo, zeszłoroczne orzecznictwo konstytucyjne skłania do poczynienia jeszcze jednej refleksji. Zważywszy upływ czasu od momentu, kiedy zaczynaliśmy transformację, zastanawia, a to przecież prawie już ćwierć wieku, zastanawia nie tylko, że nasze państwo toleruje, ale wręcz prawnie sankcjonuje pewne wyspy nie dające się pogodzić z wartościami państwa demokratycznego i państwa prawnego. Sytuacja taka została przez Trybunał dostrzeżona na wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w sprawie rodzinnych ogródków działkowych. W tej dziedzinie stosunków społecznych ukształtował się zresztą na skutek przyjęcia określonych rozwiązań ustawowych w ostatnich latach wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, orzeczeniom z roku 1997, 2008, także 2002. Wbrew orzeczeniom Trybunału utrzymany został faktyczny monopol jednej organizacji zrzeszającej działkowców. Ustawodawca formalnie nie wykluczył możliwości utworzenia innych konkurencyjnych organizacji. Nie uregulował jednak ich funkcjonowania. Zagwarantował jednemu stowarzyszeniu, jednej organizacji szereg przywilejów. Trybunał nie tylko w tej sprawie nie jest przychylny monopolom. Trybunał w dodatku stwierdził, że szereg przepisów tej kontrolowanej w całości ustawy w tej sprawie było niekonstytucyjnych z tej racji, że nadmiernie ingerowały w ochronę własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz własności gmin. Szanowni Państwo, przedstawiłem jedynie kilka refleksji na temat najbardziej istotnych, moim zdaniem, problemów wynikających z działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w roku 2012. Wydane przez Trybunał wyroki rozbudowują i tak bogaty już konstytucyjny dorobek orzeczniczy. W systematycznym wzroście znaczenia orzecznictwa, o jego systematycznym wzroście znaczenia świadczy to, że w coraz szerszym zakresie jest ono uwzględniane nie tylko przez sądy polskie, ale także przez sądy międzynarodowe. Do rozstrzygnięć Trybunału coraz częściej nawiązuje Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nasz Trybunał jest też uznanym i pożądanym partnerem sądów konstytucyjnych
w tym również głównych państw unijnych, ale również naszych partnerów wschodnich. Chciałbym, jeżeli chodzi o orzecznictwo naszego Trybunału w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwrócić uwagę tylko na jedną sprawę. Zainicjowano najpierw badaniami, a potem różnymi działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczy to kwestii praw procesowych osób ubezwłasnowolnionych. Sprawa Kędzior przeciwko Polsce. Na tę sprawę zwracam uwagę także z tego powodu, że wobec nieuwzględnienia przez sądy wskazówek Trybunału Konstytucyjnego co do sposobu zapewnienia ubezwłasnowolnionemu odpowiedniej ochrony procesowej, Trybunał Strasburski stwierdził naruszenie konwencji przez to, że w Polsce uniemożliwia się, czy uniemożliwiało się ubezwłasnowolnionemu złożenie wniosku o uchylenie ubezwłasnowolnienia. Podsumowując, chciałbym podkreślić, że sprawne państwo skutecznie reagujące na zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze, jednocześnie respektujące standardy konstytucyjne, nie może funkcjonować bez sprawnego sądu konstytucyjnego. W ostatnim czasie podjęliśmy kilka decyzji dotyczących reorganizacji wewnętrznego toku postępowania ze sprawami, co przyczyniło się w zeszłym roku do skrócenia średniego czasu ich rozpoznawania o blisko 5 miesięcy. Nadal jednak obserwujemy ograniczenia i niedostatki związane nie z wadami ustawy z 1997 roku, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale po prostu dlatego, że życie ma swoje wymogi i obserwujemy również intensywne zmiany legislacyjne regulujące status sądów konstytucyjnych w państwach unijnych, ale również bardzo wyraźne zmiany nastąpiły w statucie Trybunału Strasburskiego oraz w zeszłym roku w statucie Trybunału Luksemburskiego. Z tych racji mam nadzieję, że mankamenty te da się usunąć przez uchwalenie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która oczywiście nie Trybunałowi ma służyć, ale nam wszystkim. Dziękuję bardzo za uwagę.